Witajcie, z tej strony Patryk. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak założyć konto na stronie DTube. Jest to bardzo dobra strona, która w przeciwieństwie do YouTube'a nie ma cenzury, a także jeśli ktoś jest twórcą z pewną grupą oddanej widowni, to może również co nieco sobie zarobić. Aby móc utworzyć sobie konto na DTube'ie, najpierw potrzebne nam jest konto na innym portalu, mianowicie Steemicie. Przejdźmy więc do omawianego Steemita. Klikamy myszką w prawym górnym rogu na Zapisz się. Wpisujemy nazwę użytkownika, jaką chcielibyśmy mieć. Pamiętajmy, żeby dobrze rozważyć swój wybór, gdyż nazwy tej nie można później zmienić. Klikamy Continue. Następnie podajemy swój adres e-mail. Klikamy Continue. W następnym polu podajemy numer swojego telefonu komórkowego, ale bez obaw. Numer ten jest potrzebny wyłącznie do przesłania przez serwis kodu zabezpieczającego. Nie będzie nam wysyłany żaden spam ani nic z tych rzeczy. Klikamy Continue. Błyskawicznie powinniśmy dostać na nasz telefon komórkowy SMS-a z kodem aktywacyjnym. Przepisujemy z telefonu kod do pola. Klikamy Continue. To wszystko na ten moment. Teraz musimy zaczekać od 3 do 8 dni na maila z kodem aktywacyjnym. Po pewnym czasie otwieramy naszą skrzynkę e-mail. Klikamy na wiadomość z kodem aktywacyjnym od serwisu i klikamy na link aktywacyjny. Powinno ukazać się pole z naszym hasłem. Bardzo ważne. Musimy skopiować te hasło gdzieś. Ważne jest, aby zapisać sobie gdzieś kopię zapasową. Jeżeli je stracimy, nie ma żadnej możliwości odzyskania go. I jedynym wyjściem jest stworzenie nowego konta. Klikamy Continue. Klikamy Go to Steemit. Klikamy w prawym górnym rogu na Zaloguj się. Wpisujemy naszą nazwę użytkownika i otrzymane przed chwilą hasło. Najeżdżamy myszką na prawy górny róg, klikamy w nasz awatar i wybieramy portfel. Klikamy na pole uprawnienia. W kodzie przy nazwie publikacja klikamy po prawej stronie na pokaż klucz prywatny. Następnie kopiujemy wspomniany kod. Wpisujemy w polu adresowym naszej przeglądarki DTube. Następnie klikamy w prawym górnym rogu na Zaloguj się. Wpisujemy naszą nazwę użytkownika i kod, który przed chwilą skopiowaliśmy. Gratulacje, to wszystko! Teraz możemy cieszyć się nowym kontem w serwisie.